Za nami 9. edycja Dni Skandynawskich w Szczecinie. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy Szczecin jeszcze bardziej ze Skandynawią, dlatego że Szczecin od 10 lat staje się bardzo ważnym miastem dla inwestycji, bardzo ważnym miastem dla inwestorów. Jest nam bardzo blisko do Skandynawii z wielu względów. To piękne, zielone miasto, to miasto, w którym każdy czuje się dobrze, bo Szczecin jest hygge. It was great to be here. It was a great experience. In football, we live in a small world. next game and develop players. So it was great to get some other perspective and some other thoughts into my day. Firmy skandynawskie są obecne tutaj na rynku, rozwijają ten region i ten region jest strasznie ważny dla nas, dla firm skandynawskich. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w 9. edycji Dni Skandynawskich, które są bardzo fajną formułą wspólną z miastem Szczecin, z ambasadami skandynawskimi i z biznesem, który ja mam przyjemność reprezentować. Szczecin jest fajnym miastem i to, co znajdziesz w Szczecinie, a nie znajdziesz w innym mieście, to przede wszystkim wspaniali ludzie, przestrzeń, zieleń i woda. Szczecin jest miastem dobrym do życia, ale też dobrym dla rozwoju kulturalnego. Dni Skandynawskie w pełni, dużo atrakcji, dużo dobrych emocji, ciekawe spotkania, a dziś dla mieszkańców piknik skandynawski tutaj na Jasnych Błoniach. Mam nadzieję, że wszyscy będą się doskonale bawili, poznawali Skandynawię, poznawali to, co dobre i piękne u naszych sąsiadów. A już dziś zapraszamy na jubileuszową 10. edycję Dni Skandynawskich w przyszłym roku.